Mówi się Jacek Stobala, witam w szybkich mediach. Jest czwartek, 28 września, mam 17 stopni za oknem. No nie podałem godziny, nie podałem, bo to jest taka godzina, że można regulować zegarki. 21:15, minęło, jesteśmy punktualni, jak nie wiem co. 507 964 253 507 964 253. Tutaj jest tak, między nami mówiąc, że no, sytuacja jest napięta mocno, dlatego... Nie chodzi o kampanię. Kampania to swoją drogą, to będę o tym mówił. Jutro średnie dziecko kończy 22 lata. To nic, to za 2 lata najstarsze dziecko skończy 40. No i w związku z tym, że on jutro kończy te 22 lata, robimy tort. My robimy ten tort od 6 godzin, bo się nie chce zrobić iszkopt. No i sami Państwo rozumieją, tak? Jak jest. No jest generalnie tak, że i tak jest na każdym odcinku. Tamci już mają tak, że Hitlerjugend rzucają. Tylko no, pokażcie to dziecko. Znaczy jak oni rzucają to Hitlerjugend. Pokażcie, bardzo proszę. Tosiu, co ty ułożyłaś? Taka mała, taka mądra. Jestem. Ja. No. No co? No brzydki wyraz był. Ale dzieci takie są teraz. Te dzieci wszystkie. Rzucają Hitlerjugend i przekonują, proszę Państwa, że nie są świniami. Aleksander Kwaśniewski wystąpił na takim wspólnym live'ie na Instagramie ze swoją córką. Podczas transmisji na żywo odniósł się do filmu Holland. Powiedział tak. Film jest bardzo trudny, dołujący. Problem jest tak dramatyczny, że z tego nie da się zrobić lekkiego, łatwego filmu. Film Agnieszki jest rzeczywiście mocny, wyczerpujący pod względem emocjonalnym. Na pewno nie może się władzy podobać. Natomiast trzeba to obejrzeć i przemyśleć. Myślę, że dla ludzi władzy byłoby istotne, żeby taki film obejrzeli. Natomiast problem jest dramatyczny, bo migracja jest i będzie i jakoś musimy sobie wzajemnie pomóc i to życie ułożyć. Ten film nie ma żadnej konkluzji, ale na koniec ma bardzo ładny element i pokazuje, jak Polacy pomogli Ukraińcom i że można wierzyć w ludzi. Agnieszka Holland zabiera głos w ważnej sprawie, tak mówi Kwasior. I przekonuje, że obóz władzy powinien się powstrzymać przed krytykowaniem tego filmu. Władza, która zaczyna recenzować filmy, jest albo słaba, albo głupia, albo jedno i drugie, dlatego że artyści mają swoją wolność. Sztuka powstaje w kontrze do tego, co się dzieje, do władzy. Tylko to trzeba rozumieć. Holland w tym filmie nie wzywa do rewolucji. Ona pokazuje problem, który jest nierozwiązany. Nasza władza nie jest mądra. A potem... Kwasior się odnosi już wprost do słów prezydenta Dudy. Prezydent powołując na swoje rozmowy ze strażnikami granicznymi powiedział, że tylko świnie siedzą w kinie. Uważam, że prezydent to jest osoba, która musi bardzo liczyć się ze słowami, z językiem. Powiedzieć, że w kinie siedzą świnie, to chcę powiedzieć panu prezydentowi Dudzie, że dzisiaj tych świń było dużo, a ja wśród nich. Teraz dopiero powinien zrozumieć, jak bardzo bezsensowny i nieelegancki był ten jego cytat. No, tam mu wygarnął temu ludzie. Pan Mirek z Małopolski. Kłaniam się, panie Mirku, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku, dobry wieczór państwu. Panie Jacku, tam oni się zastrzegają, a przede wszystkim to chciałbym pozdrowić Straż Graniczną. Jestem z nimi, ja, moja rodzina, moi znajomi, także nie jest źle. Niech się nie martwią, że wszyscy są przeciwko nim. Ja jestem za nimi i po prostu wspieram ich jak mogę, powiedzmy. Nie, wszyscy nie są, panie Mirku, tylko świnie. Ja mówię naprawdę, o swoich, tak, moi, tak, przy, tak, moi wszyscy. Także tu jest tego. Także tu są, to jest w porządku. A ja mówię, że to nie jest tak, że wszyscy są przeciwko, no tylko świnie są przeciwko, spokojnie. Zgadza się. Pomieszczenie dla reżyserów zabiera głos w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia tak naprawdę.
bo co tu dużo mówić. Kto to widział takie rzeczy? No to jest tak zwana artystyczna wyobraźnia. Czy jak ja bym zrobił artystyczną wyobraźnię na jakiś dziwny temat, to też bym mnie spotkała taki aplauz? Pewnie by mnie już na pewno zamknięto, jakbym coś niestosownego zrobił na przykład. A nie będę dawał przykładu, bo mogę się zapętlić. Ale powiem... Ja dawałem taki przykład, żeby ktoś nakręcił film o gangu pedofilów. I że tam Tusk, Trzaskowski, Budka o wszystkim wiedzieli i tak dalej. I to jest oparte na faktach. Kałenu. No i co wtedy? Będziemy dyskutować o tym, że wszystkie dzieci trzeba chronić, kochać i generalnie to jest taka wizja artystyczna, na pewno. A to dziecko to jest właśnie taki nowy narybek, to jest tak zwany nowy narybek tych, powiedzmy, tych filmów, tego studiowania, tego oglądania i tak. Ja mam jedną uwagę do pana ministra Ziobry. Pan minister Ziobro ma podwójny immunitet. Dlaczego z tego immunitetu nie skorzysta w tej sytuacji i zacznie mówić po prostu, skoro ciecia osoba może, to minister nie może? Minister też powinien. W słusznej sprawie pan minister ma poparcie takich ludzi jak ja, może skorzystać z immunitetu. Ja mu na pewno nie będę wypominał, że użył immunitetu. Ma użyć immunitetu. Skoro ma go, to niech go wykorzysta. A pan prezydent... Ale pan by chciał, panie Mielku, żeby co powiedzieć o tym Ziobro? No żeby mówił, żeby nie zamknął ust, tylko mówił to, co chce mówić. Nie, ba, kochany, gdybyś chciał... No tak, no dobra. Dobra, panie Mielku, Jeszcze jedną rzecz. Chciałbym do pana prezydenta Dudy się zwrócić, żeby się tak uderzył w pierś i zaczął korzystać z tego prawa łaski i wszystkich ludzi skazywanych niesłusznie w takich procesach jak pan Ziobro, pan Sakiewicz, od razu ułaskawiał na bieżąco, bo trzeba w drugą stronę, niech się odwdzięczy za to, co zrobił w sprawie sądów. To taka moja uwaga grzeczna. Dobra, dziękuję bardzo. Ukłony dla małżonki, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, bo to jest tak, że jest masę spraw do załatwienia, czas nie jest z gumy. Ja wczoraj o tym mówiłem, informowaliśmy Państwa, zresztą on sam użył takiej frazy. On sam o sobie powiedział, że cała Polska obserwuje, jak on dojrzewa. Mówił o Michale Kołodziejczaku. No informowaliśmy wczoraj, że ten polityczny kompan Chyżego Roja w Radio Z powiedział, że on jest na etapie dojrzewania. On o tym mówił z pewną dumą i ja osobiście bardzo szanuję, że on tak właśnie podchodzi do tej przemiany. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i dla Państwa będziemy reakcjonowali drobiazgowo cały ten proces. Kołodziejczak już jest po mutacji. No tam trwa jeszcze to stabilizowanie głosu w rejestrach dolnych, ale wszystko idzie w kierunku, że to raczej taki historyczny tenor będzie. Jeszcze się nie zakończył ten okres pryszczaty, no ale to jest naturalne zjawisko, gdy te soki młodości tak buzują w organizmie. Wczoraj poza hormonami w Kołodziejczaku też zburzyła się krew. Wiadomo, krew nie woda. Chociaż w czajniku Kołodziejczaka też się mocno zagotowało. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, co wczoraj spotkało sympatycznego kandydata Koalicji Obywatelskiej, kiedy on się pojawił w TVP Info zlikwidować. Uprzedzając fakty, powiem, że no, to nie miało wiele wspólnego z tym, że gość w dom, to co go spotkało. Pokażcie. Dzień dobry. Do programu. Dzień dobry. Słucham pana. Do programu. Pan? Kołodziejczak. Przykro mi, nie mam pana. A kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Jeśli nie jest pan osobą zaproszoną, niestety musi pan opuścić teren. Kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Nie, jestem zgłoszony z Koalicji Obywatelskiej dzisiaj do programu. Nie ma pana nowy. Kto jest z opozycji? Nie wiem. Nie. Wyjdzie pan. Proszę pana, nie.
kto jest, dlaczego zamykacie części społeczeństwu usta? Ja nie będę z panem rozmawiał, bo nie proszę, jestem osobą kompetentną, że z panem rozmawiać, także proszę opuścić proszę teren, bo nie jest pan osobę, zaproszony. To proszę osobę kompetentną. Proszę zobaczyć, no wpuszczacie tylko swoich. Panie ministrze, dlaczego tak robicie? To pan odpowiada tutaj podobno za kulturę. Kto tutaj krzyczy? Pan krzyczy. Proszę pana, dlaczego zamykacie części społeczeństwu usta? Dzisiaj Koalicja Obywatelska została poproszona o wysłanie tutaj swojego przedstawiciela. Dostaliśmy informację, że nie mogę być to ja. Sztab Koalicji Obywatelskiej jasno powiedział, że mam być to ja. Nie ma tutaj nikogo z największej partii opozycyjnej, bo zamykacie ludziom usta właśnie w taki sposób, nie wpuszczając do programu. Niech pani powie, czy to jest normalne, czy to jest pluralizm, czy to jest normalna dyskusja o tym, co dzieje się w kraju? Naprawdę? Wy nie wiecie, czy to jest normalne? Co tutaj się dzieje? To ja to pytanie pragnę. Tak, już o pana odpowiadam. Jakie pan ma pytanie? Co się dzieje? Na co pan czeka? Dlaczego pan proszę pana, dzisiaj sztab Koalicji Obywatelskiej był proszony o przysłanie przedstawiciela do programu Minęła 20. Zostałem zgłoszony, nie zostałem wpuszczony. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jako telewizja publiczna kneblujecie usta największemu sztabowi, największej koalicji, która startuje w wyborach? Nikt nie knebluje panu ust, właśnie pan wypowiada się do naszej kamery, więc nie wiem, w czym jest problem. Poza tym wydaje mi się, że do państwa nie przychodziliście ostatnio do studia. Proszę pana. Jak byliście państwo, no to ta debata publiczna wyglądała tak, jak wyglądała niestety. Debata publiczna, którą dzisiaj robicie, wygląda tak, że nie wpuszczacie przedstawiciela największego komitetu opozycyjnego. Dlaczego to robicie? Niech pan powie. Zostałem zgłoszony do programu Minęła 20. Proszę zobaczyć, bramka jest zamknięta. Dlaczego na to pozwalacie? Wasza odpowiedź do was będzie kiedyś. I społeczeństwo to rozliczy. A pan będzie dalej tutaj żył. Bo podejrzewam, że nie będzie pan wyjeżdżał z kraju. A ja zrobię wszystko, żeby mógł pan pracować w normalnej telewizji. Zadawać normalne pytania, żeby różni ludzie mieli głos. Ale wy tego nie robicie. Zamykacie. I zobaczcie. Tak wygląda dzisiaj debata publiczna w Polsce, kiedy przedstawiciele największego komitetu nie są wpuszczani do środka. Dlaczego to robicie? Proszę zobaczyć, już policja gotowa. Tutaj. Pokaż. Już. Radiowozy przyjechały. Tak wygląda dzisiaj telewizja publiczna, która nie pozwala na normalną debatę. Koalicja Obywatelska była dziś proszona o przysłanie przedstawiciela, ale on nie został wpuszczony. I to kiedyś się skończy. To kiedyś trzeba zmienić. Fantastyczne kino, naprawdę, ja bym to godzinami żałuję, że takie krótkie. Co o tej całej sprawie powiedział PO szefa Samuel Pereira, co on napisał o tym na tym Twitterze, co się teraz inaczej nazywa, załączając SMS-ową dyskusję. Zaraz państwu powiem, tylko jest pan, halo? Pan Kazimierz Rzeszowa, kłaniam się panie Kazimierzu. Dobry wieczór, panie Jacku. Ja dzwonię z Rzeszowa, moje nazwisko Kazimierz Marchewka. Ja pierwszy raz do państwa dzwonię, ale jestem zaciekawiony pana opinii, ponieważ często oglądam Klub Ronina. Ostatnio w poniedziałek również oglądałem i wystąpił pan Marcin Palade z bardzo ciekawą perspektywą wyników obecnych wyborów. Co zrobił PiS, czego nie zrobił, a w ogóle że wszystko zrobił źle. Tam również nastąpiła w tym klubie pełna konsternacja obecnych ludzi. I mam do pana pytanie. Czy pan to oglądał? I co pan na temat powie? Na temat tych wszystkich jego przewidywań, wyników, że PiS samodzielnie w ogóle nie będzie rządził teraz. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Bardzo uprzejmie dziękuję panie Kazimierzu. Dziękuję, że pan zadzwonił. Bardzo, bardzo nam miło. Nie oglądałem tego. Ja przepraszam, najmocniej mam strasznie dużo na głowie. Nie tylko to jest związane z tym, od czego zacząłem, tak? Że jutro najważniejsze święto i tak dalej. Nie, mam strasznie dużo na głowie i mam pewne zaległości, ale obejrzę. Zaciekawił mnie pan
i obejrzę. O sondażach to ja jeszcze dzisiaj mam nadzieję w tej drugiej części chwilę poopowiadam. Natomiast wracając do tego Kołodziejczaka, do tego, co Państwo widzieli, co napisał Pereira. Od początku zaplanowana odstawka, byli zaproszeni parlamentarzyści, a nagle o 14.57 zaczęli wciskać Kołodziejczaka w SMS-ach. Tak napisał Pereira na Twitterze, załączając całą tę SMS-ową dyskusję. Dzień dobry, informuję, że Koalicję Obywatelską w programie Minęła 20 będzie dzisiaj prezentował Michał Kołodziejczak. Pozdrawiam, Paulina Klimek. Tak się zwróciła do Pereiry pracownica sztabu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za informację. Jeśli nikt ze wskazanych przez nas gości nie może, proszę zaproponować aktywnego posła lub senatora, odpowiedział Pereira. Tak jak napisałam wyżej, będzie Michał Kołodziejczak, zaznaczyła Klimek. Do programu Minęła 20 zapraszamy parlamentarzystów. Pozdrawiam, odpisał Pereira. Jak się dowiadujemy z kolejnego wpisu wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP Info zlikwidować zapraszała kilku aktywnych, a więc zasiadających obecnie w Sejmie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. No ale pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dzisiaj na Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabriela Renartowicz, Martę Wcisło. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała, napisał Pereira. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden ciekawy aspekt tej sprawy. Jak my się dowiedzieliśmy wczoraj z wystąpienia samego Chyżego Roja, oni już nie będą likwidować TVP. Ja tak cały czas Państwu mówię o tym, że TVP Info zlikwidować, prawda? Już wiele miesięcy to powtarzam, jeżeli nie lat. No a wczoraj w Bydgoszczy ten niekwestionowany lider demokratycznej opozycji wziął udział w spotkaniu, gdzie był zapytany między innymi o przyszłość TVP. No i tam mówił o tym, że niezależnie co oni zrobili z telewizją publiczną, zamieniając ją w partyjną tubę, to telewizja publiczna jest nasza, a nie ich. Nasza, nie Platformy, Koalicji czy Lewicy. Nasza, czyli Polek i Polaków. Telewizja, media publiczne to jest nasze dobro, po to je utrzymujemy, żeby mieć obiektywną, prawdziwą informację, niepartyjną propagandę. Po wygranych wyborach, po utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby telewizja pisowska zamieniła się w publiczną. Czyli już nie będą likwidować. Nie, tylko ją tak zamienią w taką, jaka według nich powinna być. A ci, którzy się sprzeniewierzyli konstytucji, konkretnym ustawom, bo my mamy konkretne ustawy, które regulują, jak mają się zachowywać media publiczne, ci, którzy trwonią TVP, radio publiczne od 7 lat pod rządami PiS, złamali wielokrotnie konstytucję, złamali wiele przepisów konkretnych ustaw, będą prawnie odpowiadali za to, co zrobili z mediami publicznymi, bo oni nas okradli z pieniędzy i prawdy. Oczywiście tu chodzi o te prawdy, no, prawdę sądowe. Generalnie to wszyscy politycy Platformy rozmawiają z tą telewizją. Telekino, pokażcie bardzo proszę, jak tęgi łeb, przepraszam bardzo, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, rozmawia z no, taką reporterką z TVP Info zlikwidować. No właśnie, bardzo proszę, pokażcie. Potrafi pan wymienić jedną decyzję Donalda Tuska, która byłaby wbrew decyzji... Nie rozmawiam, bo kłamiecie. Czy potrafi pan wymienić jedną decyzję Donalda Tuska, która byłaby wbrew Niemcom? Ale to śmieszne jest. Korupcji przy procesie... Ja nie jestem politykiem, ja jestem dziennikarzem. To jest pana obowiązek, żeby odpowiadać na nasze pytania. Czy w takim razie pan odpowie mi na jedno pytanie? Pani wyraźnie powiedziałem, że nie rozmawiam z TVP Info. Donald Tusk podczas wtedy, kiedy był premierem polskiego rządu, podjął jakąkolwiek decyzję wbrew Niemcom albo wbrew Rosji. Proszę przestać służyć. Ale przecież Donald Tusk ostatnio zorganizował konferencję prasową i powiedział, że posłowie Koalicji Obywatelskiej będą odpowiadać na pytania. Ja powiedziałem bardzo jasno, że nie rozmawiam z telewizją publiczną. To w takim razie wycofujecie się z decyzji Donalda Tuska o tym, że będziecie wypowiadać się w telewizji polskiej? Dlaczego pani kłamie? Dlaczego pani oszukuje? Ale Donald Tusk powiedział, że politycy Koalicji Obywatelskiej będą przychodzić do naszych programów i będą odpowiadać na nasze pytania. Wstyd pozostanie. Czyli na niewygodne pytania nie odpowiadają państwo. No, jak im się uda, to będą inaczej rozmawiać, ale na razie to tęgi łeb pokazał tej
miłej pani, czym kaczka wodę pije. Proszę państwa, ten pisowski reżim, on się broni ze swojego bunkra do ostatnich dni. Dzisiaj poinformowano, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Chodzi o sprawę potrącenia tej nierozważnie przechodzącej przez przejście dla pieszych pieszej. Państwo pamiętają całą tę historię. Cimoszewicz nie wzywał pogotowia, wykonał telefon do przyjaciela i tak dalej, i tak dalej. Jak dziś poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, prokurator Łukasz Janyst, prokuratura okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 7 Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. Ja bym się z tego powodu nie denerwował, nie robił z tego zagadnienia. My mamy jeszcze na szczęście w naszej trzeciej RP wolne sądy, więc odszkodowanie za to niesłuszne oskarżenie powinno być sowite. Przecież Jurny Stefan, tak prześladowany przez tę prokuraturę, stanął przed sądem. I co się okazało? One go wszystkie, no tak z miłości. Wszystkie co do jednej, tak z miłości. Proszę państwa, dzisiaj rano PiS opublikowało taki spot pod hasłem Linia Zdradziecka. Telekino, zdążymy, pokażcie proszę jeszcze ten spot PiSu najnowszy. Linia zdrady Tuska, czyli plan obrony Polski na Wiśle, to okupacja wschodu i ostrzeliwanie zachodu. Nie pozwolimy na to. Zamówiliśmy kilkaset hajmarsów. To jest potężna siła ognia. Tę siłę ognia ustawiamy wzdłuż polskiej granicy. I polska granica będzie bezpieczna tak długo, jak będzie bronić tej granicy nasz rząd i Wojsko Polskie. Tusk jest niebezpieczny. Tylko PiS może go powstrzymać. No, nasz naczelny to tak powiedział, jak państwo myślą, mam wrażenie, bo on powiedział tak. Polska by cała upadła nie tylko do linii Wisły. Przez te 2 tygodnie zmasakrowano by ludność cywilną. Ludność byłaby całkowicie pacyfikowana, wywożona na Syberię. To wszystko, co widzimy na Ukrainie, tak powiedział Tomek, tak. I jeszcze, co jest zaskakujące, on się zgodził z marszałkiem seniorem Antonim Macierewiczem, który na antenie telewizji Republika powiedział, że te plany obrony, w cudzysłowie, to one zakładały de facto obronę Niemiec, a nie Polski. Ale państwo sobie sami wyciągną wnioski. 15 października nie będę się wtrącał między młodych. Koniec pierwszej części uroczyście ogłaszam. Krótka przerwa, za chwilę wracam.